Mam do was pytanie, panowie. Taki tytuł nosi ten program. Co tydzień spotykamy się w telewizji w Polsce.pl z Jackiem Karnowskim i z Markiem Pyzą. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I czy można bezkarnie niszczyć pomniki Jana Pawła II? Wymyślając ten tytuł, zastanawiając się, czy powinniśmy o tym rozmawiać, wczoraj przed południem wydawało mi się, że to już jest coś, co jest trochę za nami, ale okazuje się, że nie jest za nami. Popatrzmy na zdjęcia, które monitoring miejski uchwycił dziś w nocy. W nocy z poniedziałku na wtorek, jak się okazało, grupa młodych osób dokonała aktu wandalizmu, niszcząc wystawę poświęconą świętemu Janowi Pawłowi II. Ty nas obudziłeś, my cię obronimy. Ta wystawa postawiona jest w Gdańsku przed siedzibą Solidarności. Młodzi ludzie przechodzą, pokopali te tablice, a więc można powiedzieć, że to jakby niszczenie wizerunku Jana Pawła II to nie jest coś, z czym my do czynienia mieliśmy w pewnej przeszłości. To ciągle się dzieje. Panowie zaskoczeni? Ta fala się nie zatrzyma, nie zatrzymała? A to nie była jakaś pisowska ustawka? No gdzie są sprawcy? Pytają czasem. Roman Giertych na przykład pyta. Tak. I sugeruje, że wszystkie takie akty wandalizmu wcale nie są szczere i prawdziwe, tylko są wyreżyserowane po to, żeby stworzyć takie wrażenie, że jest Jan Paweł II atakowany, więc musimy go bronić. Kwietniowe włoskie słońce szkodzi. Doprażyło. Wysoko, nad wysoko, tak. Ja kiedyś raz byłem w życiu w Rzymie i rzeczywiście byłem w maju i ledwo się dało wytrzymać. Co tam się dzieje latem, to... No nie. Czyli współczujemy. Byłem raz latem, też współczujemy, ale myślę, że tak. Szanowni państwo, to nie jest specyfika polska, jeśli chodzi o niszczenie wizerunku Jana Pawła II, czy też nastawanie na wizerunek Jana Pawła II, ani nie jest to kwestia ostatnich dni. Wpisałem w wyszukiwarkę zniszczony pomnik Jana Pawła II i kilka rzeczy, które wyskoczyły od tak po prostu. Popatrzmy na to, na doniesienia portalu w polityce.pl, które państwu przekazywaliśmy. 28 czerwca 21, pomnik Jana Pawła II w Edmonton zniszczony, wandale pomalowali go czerwoną farbą. 24 września 22, skandal na Ursynowie, nieznani sprawcy zniszczyli kamień upamiętniający Jana Pawła II. No i już 2 kwietnia 23, to jest pomnik zniszczony w Łodzi. Dzień później, 3 kwietnia 23, sprofanowano kolejny pomnik świętego Jana Pawła II. Oszczercza kampania zbiera niestety swoje plony. Szczególnie te ostatnie dni to się nasiliło. To jest efekt filmów TVN-ie i to jest efekt tej fali, która chyba została jednak wywołana. Owszem, później skontrowana, no ale jednak fala poszła, prawda? No fala poszła, no widzimy też po tym, prawda, po faktach, kogo ujmie policja, czy po tym, jak złapano jednak paru sprawców. To są bardzo często jacyś po prostu ci zawodowi aktywiści LGBT czy lewicy, no taka kadrówka, można powiedzieć. No a tutaj na tych nagraniach ze Szczecina, no to widzieliśmy jakąś Gdańska, tam z Gdańska jakąś tam młodzież, prawda, może pod wpływem, może nie. I ja myślę, że to też warto... Wiesz, tam ręka, noga nie zadrży, po prostu chodzi o to, że są ośmieleni w pewien sposób do takiego działania. No, to są ludzie, którym wskazano cel. No to są ludzie często właśnie też no, jakoś pogubieni, nieszczęśliwi. I to też jest, ja myślę, jakby to trzeba powiedzieć, że jeżeli no, Telewizja Polska o czymś powie i ma to jakieś negatywne konsekwencje, mówi się o hejcie. No a co to jest? No to jest hejt, to jest podsuwanie no takim, powiedzmy, dołom społecznym również, nizinom społecznym, takiego właśnie jakiegoś łatwego celu, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności. No przykra rzecz, no to nie są intelektualne dysputy, jak to się próbuje przedstawić, a to jest po prostu sianie nienawiści. Znaczy, zresztą to mówiliśmy nieraz, no ktoś, kto uderza w obecnej sytuacji, w ostatnie elementy rzeczywiście łączące do niedawna Polaków, no czyni nam krzywdę w bardzo szczególnym momencie. W tej chwili widzą państwo zdjęcia z Marszu Papieskiego, Narodowego Marszu Papieskiego w Warszawie, ale Marek, ciebie jeszcze zapytam o to ośmielenie. Czy ten cel rzeczywiście jest sprecyzowany, wystawiony, bo to też się nie stało tak z dnia na dzień, tylko konsekwentnie latami, miesiącami ten wizerunek Jana Pawła II był wystawiany na te obelgi, na profanację. To prawda, ale teraz mam wrażenie, że dosyć mocno dociśnięto pedał gazu. I jak już dociśnięto, to się zastanowiono, czy my przypadkiem jedziemy w dobrym kierunku. No ale on już został dociśnięty. Ten pojazd ruszył bardzo ostro, reportażem w TVN-ie oczywiście. No i
nie wiem, ile złej woli trzeba w sobie mieć, żeby nie łączyć tych dwóch faktów, czyli tego materiału TVN-owskiego z tymi wszystkimi aktami wandalizmu. To nie 2 tylko, kwietnia to pomnik nie tylko w Łodzi, 3 w Stalowej Woli, tak, teraz ten Gdańsk, no dzień po dniu w zasadzie zanim doszło do takiej fizycznej napaści w rzeczywistości, no to mieliśmy jeszcze ileś dni tej kampanii nienawiści i przygotowywania do tego typu incydentów w internecie, no, zwłaszcza w mediach społecznościowych, ale nie tylko społecznościowych, no bo Gazeta Wyborcza sobie na przykład przypomniała o istnieniu Stefana Niesiołowskiego i zdaje się, że w ostatnich kilku tygodniach dwukrotnie przeprowadzono z nim wywiad, dwukrotnie rozmawiając z założycielem, on chyba był założycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego na początku lat 90. była taka partia, w których to wywiadach on mówi, że pomniki Jana Pawła II są niewłaściwe, mówiąc delikatnie, ulice powinno się je demontować. Czyli to ja uważam, że Polskę trzeba ujaniepawlić. Ja uważam, że trzeba dojaniepawlić. Dojaniepawlić, tak. No. Przecież to nie jest tak, że ta strona, która niszczy, to są ludzie, którzy niszczą, ale którzy nie mają coś do zaproponowania wartościowego. A popatrzmy na pewnego młodego, miłego człowieka. To jest news portalu w polityce.pl. Dowiedzieliśmy się, kto tak naprawdę został zatrzymany przez policję w Łodzi. Ten człowiek, który zniszczył, to Paweł Walenia, 25-letni student Politechniki Łódzkiej, osoba aktywna w mediach społecznościowych, zaangażowana między innymi w działania młodzieżowego strajku klimatycznego. Na portalach zamieszcza i podaje dalej sporo artykułów o tematyce dotyczącej LGBT+. Miły, młody, uśmiechnięty człowiek i ta czerwona farba na rękach i na cokole napis Maxima Culpa, żółta twarz Ojca Świętego, to jest jego dzieło. Chyba w ten sposób trzeba tych ludzi pokazywać. Może na jakiś ostracyzm zostaną narażeni. No po prostu jakieś konsekwencje tego muszą być, bo ci młodzi, którzy tam przychodzili w Gdańsku, mnie się wydaje, że oni ciągle wydaje mi się, że to jest takie niekaralne, tak? Że to jest, że to oni są nieuchwytni. Ale też pracowały polskie sądy długo na to, żeby takie rzeczy jak oplucie policjanta, wyzwanie, jakaś szarpanina, zniszczenie biura poselskiego, czy wtargnięcie na mszę świętą, czy po prostu coś, co jest oczywistym chuligaństwem, żeby uchodziło bezkarnie, bo to jest już młodzi ludzie czują atmosferę osłony medialnej i osłony również prawnej, jeżeli podejmują działania ewidentnie przestępcze, nielegalne, natomiast motywowane politycznie. No, jeżeli sądy po prostu to kupują i no, są na barykadzie tutaj walki z rządem i nie sposób kogoś skazać. Znaczy prokuratura przygotowuje akty oskarżenia, no, najczęściej, może nie zawsze, najczęściej kończy się to po prostu umorzeniem, uniewinnieniem, od czasu do czasu ktoś tam jakieś prace społeczne dostanie. Tak, ja jestem, słówko jedno, ja jestem zwolennikiem takiego amerykańskiego systemu. Może nie każdy zatrzymany, ale na przykład każdy, któremu są postawione zarzuty, dlaczego nie ma być sfotografowany, jego zdjęcie opublikowane na policyjnych stronach w internecie. W każdym hrabstwie w Stanach Zjednoczonych mamy takie przepisy, mamy takie rejestry. Jak tylko ktoś się dopuści jakiegoś przestępstwa, to jest chyba żadne sławy. Karteczka, występujesz na tych kreskach z tyłu. No właśnie, ja też nie wiem, Marku, jakby to oni odebrali, no tu jednak powinna być jakaś sankcja społeczna, no choćby wyrok, prawda, no to sam wyrok, który no, może wynika z tego. Ale wyrok często jest obwarowany zakazem upublicznienia wizerunku, nazwiska i tak dalej. A skoro ci ludzie, tacy jak pan Walenia, mają się za ludzi odważnych, bo rozumiem, że on to zrobił z poczuciem odwagi, jaka mieszka w jego sercu, zaatakował pomnik Jana Pawła II, no to powiedział, a niech powie B, dajmy mu szansę na większą sławę i zapytajmy większą też odwagę. O uwagę władze Politechniki Łódzkiej, której to pan jest studentem, tak? Czy chcą być dumni z takiego studenta? Na marszu, tym narodowym marszu papieskim, o którym już mówiliśmy, był reporter telewizji w Polsce.pl Maciej Zemła i rozmawiał tam z ludźmi, po co przyszli, dlaczego przyszli. Posłuchajmy fragmentu tych wypowiedzi. Dzisiaj tutaj jestem, bo jestem pokolenie JCP2 i święty Jan Paweł II był bardzo mocno obecny w moim domu i wszystkie pielgrzymki tutaj warszawskie. A rozumie pani te ataki dzisiaj na Jana Pawła II? Z jednej strony mogłam powiedzieć, nie rozumiem tego, bo to jest jak gdyby osobowość ponad wszystko. Natomiast jak gdyby nie dziwią mnie
ponieważ świat jest taki, jaki jest, będzie się pluło na wartości, bo w tej chwili te wartości są niewygodne dla tego współczesnego świata. Nie wiem, z tym atakiem mnie jest ciężko się na ten temat wypowiedzieć, bo ja tego nie rozumiem, tego ataku. No, pokazuję rodzinie, swoim dzieciom, co należy robić, jakie wartości podjąć i jest mi bardzo smutno z tego powodu, że ten atak w ogóle jest. Czy to jest moment, w którym coś się przelało, ulało, przełamało? Te marsze, Jacku, ty byłeś na marszu, widziałeś te emocje, widziałeś te transparenty, bronimy cię, Ojcze Święty. Czy doszliśmy do jakiejś ściany, że zatrzymać się nie można w tym momencie? Ja uważam, że tak, że jednak Polacy się obudzili i zrozumieli nade wszystko, że muszą bronić swoich wartości, z tego, co ich łączy, symboli, które są dla nich ważne. I to jest bardzo ważny moment. To jest niezwykle ważny moment, który, myślę, będzie miał konsekwencje. Ja nie chcę używać zbyt dużych słów, czy to jest jakaś nowa solidarność, jakaś nowa wspólnota się rodzi, ale ten rodzaj takiej rozmodlonej, milczącej, ale jednak determinacji, takiego poczucia, że dalej się nie ma gdzie cofać, bo nie będziemy mieli nic. To milczenie nie oznacza tutaj nastawienia drugiego policzka, rozumiem, tak? Ale jest to pełne pokory, to jest naprawdę wszystko chrześcijańskie, to jest naprawdę bez jakiejś nienawiści, tam nie było żadnych transparentów, nawet, które byłyby uzasadnione, wymierzonych w TVN, niewiele, tak? Raczej było za Ojcem Świętym, nie wyrzekniemy się ciebie, Ojcze Święty. Pogoda nie sprzyjała, to była też niedziela palmowa, ale rzeczywiście, no słyszałem na przykład, że w Lublinie to były tłumy, których nie widziano tam od 30 lat. W Warszawie to był naprawdę też wielka rzesza ludzi, bo gdy wracałem z Placu Zamkowego, to poszedłem trasą jakby w przeciwną stronę. Plac Zamkowy był już pełen i cała trasa jeszcze do pomnika, do Krzyża Papieskiego na Placu Zwycięstwa też była pełna. Piłsudskiego Placu. Jak ja powiedziałem? Zwycięstwo. No to dawna nazwa, ale ona jest uzasadniona w kontekście mszy świętego Jana Pawła II z czerwca 79. Natomiast plac jak najbardziej ten sam. Czy to jest coś, co będzie ważyło politycznie? No bo ja myślę, że takie telewizje jak TVN nie robią tego bez pewnej wyobraźni sięgającej do jesieni tego roku. To prawda, tylko czasem ich wyobraźnia ich zawodzi po prostu. Nie wierzę. Że się przeliczyli. Tacy geniusze mediów. Oni właśnie tak musieli mieć taką lampeczkę zapaloną. Kurczę, czy nie za bardzo docisnęliśmy ten pedał gazu. No i w minione święta wielkanocne mieliśmy ramówkę. Może niedużego TVN-u, ale TVN-u 7, mniejszej siostry TVN-u, gdzie mogliśmy zobaczyć piękny film Karol, człowiek, który został papieżem. Czyli na małym TVN-ie Jan Paweł II jest wspaniały i tak wielki. Jest, a jest wielką wartością. Jest. Trzeba pamiętać o jego dziedzictwie, pokazywać się wybitnym, świętym człowiekiem. Fakty, tak, historia to fakty, a fakty to pytania, czy jakoś tak miał taki wstępniak. No właśnie problem polega na tym, dużo powiedział, żeby nic nie powiedzieć. Że z faktami ta historia ma niewiele wspólnego niestety i to też zostało znaczy, już ten rażący, wulgarny historyzm, no co on miał biec z tym księdzem, który załóżmy nawet coś tam, gdzie miał iść, do SB, do prokuratury, przecież to był czas, kiedy Kościół walczył o przetrwanie i był celem ataków. Jasku, no to jest... Do polityki. Jak to będzie ważyło politycznie w najbliższej jesieni, ten atak i ta kontra tak naprawdę, być może wytrącenie tej prawicowej strony z pewnego takiego marazmu, z pewnej rutyny. No ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość unika tutaj nazywania tego, no ale fakt, to ten fakt jest dla niego w oczywisty sposób korzystny. Z tym, że ja nie mam pretensji do PiSu, że nie wiem, no jednak był ten list Jarosława Kaczyńskiego. Jak to powiedział Piotr Semka w salonie dziennikarskim, tradycja jest tego, kto jej broni. I to nie PiS zapisuje Jana Pawła II do PiSu, tylko Platforma zapisuje Jana Pawła II do PiSu, wyrzekając się go, bo przecież ta zbitka TVN Platforma no jest czytelna w oczach opinii publicznej i słusznie zresztą. No w ten sposób politycy Platformy próbowali bronić TVN-u. Przecież to była ich główna narracja, gdy się okazało, że wybuchła bomba, ale im pod siedzeniem. Właśnie jakoby to PiS zapisywał do swoje szeregi Jana Pawła II. No to znaczy, że co, że nie mamy prawa go bronić, gdy jest atakowany? No to jest jakiś absurd. No Polacy to widzą, rozumieją, czują i tak może to ważyć w czasie jesiennych wyborów.
na korzyść obozu patriotycznego. A to jeszcze krótko, czy ten walec jadący przez wizerunek Jana Pawła II po Polsce i nie tylko uda się zatrzymać, bo to chyba nie będzie takie łatwe do wyhamowania, mimo tego marszu i tej dużej frekwencji. No jednak sądzę, że to jest też tak, ktoś, kto ma trochę więcej doświadczenia, wie, że, no, że jest takie zderzenie i jeżeli nie przejdą przez te nasze szańce, to oni też się cofną, więc to nie jest tak, że ten napór będzie wiecznie taki silny. Trzeba to po prostu wytrzymać i odeprzeć. No cóż tu dodać, no pasaran. Pewna kumulacja była. Nie czekamy na więcej w tym temacie, ale o ważnych sprawach zawsze w telewizji w Polsce.pl rozmawiać będziemy. Marek Pyza, Jacek Karnowski, Marcin Dźwięk. Bardzo dziękujemy za program. Mam do was pytanie, panowie.